jeżeli chodzi o cechy dobrego partnera czy partnerki, to myślę, że to jest taka indywidualna sprawa dla każdej osoby. Każdy człowiek ma jakąś swoją wizję, jakieś wyobrażenie, jeżeli chodzi o tą drugą osobę. Natomiast pamiętajmy, że tych oczekiwań, jeżeli jest zbyt dużo, to może nam utrudniać zadanie w znalezieniu partnera. Dlatego myślę, że czasem warto wybrać sobie takich kilka wartości, kilka cech, które są dla nas najbardziej istotne i w tym momencie kierować się nimi i wtedy jest, myślę, ogromna szansa do tego, że taką osobę znajdziemy. Jeżeli chodzi o takie czerwone flagi w relacji, no to tutaj każdy ma własne, natomiast ja z takich moich historii gabinetowych mogę przytoczyć kilka przykładów. Jeżeli ktoś na przykład widzi się z kimś po raz pierwszy, na tej pierwszej randce jest niegrzeczny, źle się do nas odzywa, obraża nas, podważa nasze zdanie, myślę, że to na pewno może być czerwona flaga. Czerwoną flagą mogą być używki, które pojawiają się i które zauważamy u tej drugiej strony. Nie mówię, że to kogoś przekreśla, natomiast może być takim momentem do rozmowy i powiedzenia o tym też, co nam to robi, że to zauważamy, czy to jest tylko jednorazowe zachowanie, czy stała cecha. Bo to, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy my odróżniali czyjeś jednorazowe zachowanie, które czasem nas urazi. Ludzie też mają prawo do popełniania błędów. Czy jednak jest to właśnie stała cecha, którą ktoś reprezentuje i która będzie niezwykle trudna do zbudowania relacji, w której my chcemy być, która dla nas jest okej.